Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. To jest jak na razie ostatni, trzeci epizod gry, właściwie filmowej gry pod tytułem Virtual Morality. Ostatni epizod, czyli drugi, możecie zobaczyć mój ostatni odcinek. Zakończył się tym, że uciekliśmy do samochodu Ziggy, tak, bo Ziggy po nas przyjechała. Uciekliśmy właściwie bratu tej dziewczyny, która jest główną bohaterką. Come in, make yourselves at home. W ramach wyjaśnienia, jeśli ktoś nie oglądał pierwszego epizodu, ani drugiego, czyli pierwszego i drugiego odcinka, ta dziewczyna miała w głowę wbity nóż w pierwszym epizodzie, ale ona nadal żyje. I teraz widzimy, że nie jest z nią najlepiej, teraz już. Tak, to jest przyjaźń dziewczyn. Jeśli jakiś facet wymiotuje, to drugi idzie stąd, idzie z kibla, żeby też zwymiotować, a dziewczyny pomagają sobie, czyli jedna trzyma drugiej włosy. It's okay. You're still pretty. I Ziggy jest takim... jest dziewczyną z typowym męskim zachowaniem. How is she? You two go relax. I'll take them to their room. Okay. Thanks, guy. To było dosyć dziwne. O, Ziggy, nieładnie tak palić. You okay, Abby? I guess. I don't know what to believe anymore. What's the point in believing in anything? People are just getting killed left and right. I wish I could understand why, you know? Like, I feel like I'm trapped in this nightmare, and... What? What's going on? What happened back there? Ziggy można chyba wszystko powiedzieć. Oh, that creep, Leo. What did he say again? Something about going... viral? Abby, Leo works for Guy, our host. Dowiadujemy się, że Leo pracuje dla facetów. Fuck. Okay, we have to go now. Come on. What? Jak one tak szybko się przemieściły? Uwaga, magia! It took you so long. That bitch, Abby. Serio? Czy ten facet jest serio taki ślepy? Przecież ona jest... ten samochód jest prawie równolegle postawiony do wejścia. Jak? Jak? Look what she did to me, my phone. I want her dead. Shh, soon enough, Leo, baby.
No i teraz dowiadujemy się dosyć dziwnej rzeczy, że Leo chce śmierci, tylko chyba śmierci, nie wiem kogo, Ziggy albo tej głównej To keep bohaterki. him alive for the launch. You go set up the feed. I'll go prep the loonies. Hashtag murder. No i hashtag murder, czyli to jest polecam zajrzeć do zakończenia pierwszego odcinka. Tam główna bohaterka dzwoni na policję i to wyśmiewa wszystko. Policjant. I nagle główna bohaterka zauważa wizytówkę z właśnie z tym napisem. Hashtag murder. Can't leave Holly and Becky. Not like this. We have to do something. I have an idea. Dobra, dzisiaj lewe tylko wybory. Chyba. Chyba. Teraz zrobimy wszystkie lewe, ale potem wszystkie prawe. Nie wiem, te kable chyba coś. Chyba coś nam sugerują. What? Oni mają specjalną stronę. In the cult, are they in position? How are we tracking? 15 million viewers. Specifically, you know, we're in a culture war here where a lot of people are asking us, you know, why murder in the first place? I mean, sex and drugs and all that stuff, people are getting like desensitized. Jej, jesteśmy niewidzialni. Ziggy też jest niewidzialna. Nikt jej nie widzi. Turn it off now. Serio? Can't. Ziggy. It doesn't matter. We're launching. We're in seven different servers off-site all over the country. Even if you stop us, there's no stopping the app. Number one on the apps. Progressive. Door. Everybody wants to be a part of it. Why don't you, Abby? I statystyki. Here. Join the team. Mówiłem, że tylko lewe. Tak, tylko lewe. Don't share, don't like, don't subscribe. I get it now. Shame. Czyli don't like, don't share, don't subscribe. Nie dotyczy moich filmów, pamiętajcie o tym. To jest hasło przewodnie tej ekipy, można to tak chyba nazwać. To jest ekipa, która zabija. Nobody listens. In 8, 7. Six, Normalnie jakbym widział właściwie sekundę po ogolu naszej reprezentacji rodzinę normalną w Polsce. Aha, i to jest koniec, tak? No spoko. Teraz mógłbym się z wami pożegnać, ale nie zrobię tego, ponieważ jak obiecałem, będzie kolejny... kolejne co? Na pewno będzie kolejny epizod, to jest wiadome. O tym zakończeniu wiadomo. Ale na... teraz będziemy brać tylko prawe wybory. No i tak jak. What's going on? What happened back there? I teraz. Ziggy kłamie. Na pewno. Ja to wiem. Fuck it. So I guess it's just random then.
All right. Good night. I co? I Ziggy sobie tak po prostu pójdzie? Bez pożegnania? Zła Ziggy. Good night, Ziggy. Get some sleep. I normalny tekst. Cześć, moja koleżanko kochana. Śpij dobrze. To jest tradycyjny tekst nastolatek. Jak w Stanach oczywiście. Okay. Jesteśmy w lesie i to jest... I to jest chyba spotkanie ludzi w workach na ziemniaki. Seth? What's going on? Hey, I'm glad you're alone here. Take one of these, we're just about to start. Muszę tylko przypomnieć, że oni wszyscy, cała ta ekipa jest przeciwko telefonom, chyba tak mi się daje. Przeciwko technologii. Friends. I to jest ten koleś, którego byśmy poznali, jeśli byśmy wybrali wybór. Wybralibyśmy wybór, nieważne. Że idziemy z Ziggy. We stand here tonight, together and apart. Apart from a world enslaved to the snapping, the yakking, the infectious artificial light of cell phones and screens. From all that is false, we disconnect. Jesteśmy teraz rozłączeni ze światem jakby. I spotkaliśmy się tutaj razem, nie osobno. O Jezus. Serio? Aha, no dobra, no. Są przeciwko technologii, a sami nagrywają swoje spotkanie, nie? But tonight we also reconnect with what makes us human. Each other. To the death of technology. Wypijmy za śmierć technologii. Przepraszam, ale w gardle mi zaschło już. Seth, don't you know who that is? Yeah, that's our leader. He's amazing, right? Prawy wybór. Co? Nie żartujcie sobie. Ten gościu jest przeciwko technologii, a robi sobie selfie. Oh, Abby. I was cut the shit guy. A teraz pewnie będzie się próbował wyjaśnić z tego, dlaczego robi sobie selfie, chociaż jest przeciwko tym wszystkim bajerom w telefonach, ogólnie przeciwko technologii. Przeciwko telefonom też. What the hell is going on? Okay. I see you're upset. And I understand. I'm not into the whole killing people element myself, but if that's what the people want. It's what we gotta give them. Supply and demand. What? You're saying that you're gonna... Teddy Long, your friends? They were sort of our beta, our test trial, you know, to work out the kinks in the app. Great publicity. Dowiedzieliśmy się, że oni są przeciwko technologii, ponieważ uważają, że technologia zabija. Ale tak naprawdę to przecież ta grupa, ten hashtag Murder, oni zabijają ludzi, a nie technologię samą. Now we're ready to launch. Cult Mass Ritual Society. Aha, muszę wejść na tą stronę. Zobaczymy, czy ta strona istnieje. Zobaczymy.
Czyli ci wszyscy ludzie chyba mają zginąć. Według tego, co on nam pokazuje. Sick fuck. I'm gonna tell them. I mean, okay. That means we'll have to launch with the alternative. Three dead girls doesn't quite have the same oomph as cult ritual suicide does. But hey, it's your call. Better hurry, though. Good choice. They're a bunch of assholes anyway. Seth, no! Abby! So? Jesus. No i... Ale zaraz, chwila. Ona wybrała opcję, żeby... Czy wszyscy z tego kultu, jak to tam było nazwane, stali zabici. A jedna... A tamten gościu, przewodniczący, powiedział, że to dobry wybór. Czegoś tutaj nie kumam. Get close up, come on. Alright, here, over the shoulder. OTS, dirty it up. And pan that way. Co oni do jasnej cholery robią? Robią zdjęcia tych ludzi. Aha, już wiem, już rozumiem. Bo on tylko udawał przewodniczącego jakby tego całego kultu. Tak naprawdę on jest za technologią. So none of this was real? I'm sorry, Seth. Hey, you. You seem like a pretty intelligent guy. Not drinking the punch and all. You ever been interested in an internship? No, but I've actually always wanted one. Well, you're in luck. We're hiring. Unpaid, of course. Welcome to the murder team. I właśnie został przyłączony do murder team. To jeszcze nie koniec. Abby. It was you, wasn't it? Ta dziewczyna mnie po prostu rozwala. To jest niemożliwe, żeby człowiek z mózgiem, każdy ma mózg, nieważne, żeby człowiek z mózgiem to przeżył. Ogólnie jakikolwiek człowiek, żeby to przeżył. You stop them. No. Nothing stops nowadays. No i to jest koniec tego epizodu trzeciego. Prawdopodobnie, nie mówię, że nie, ale prawdopodobnie, no i tak, będzie kolejny epizod. No bo coś się musi w końcu tutaj jeszcze więcej wydarzyć, bo to nie może być koniec. Na pewno. No i to chyba koniec, a nie, jeszcze przepraszam, jeszcze miałem wam ukazać, czy taka strona istnieje. I oto odpowiedź na moje pytanie właściwie, sam odpowiadam sobie. Nie, taka strona w rzeczywistości nie istnieje. Tutaj, gdy wpiszemy hashtag murder, wyskakuje nam tylko Instagram, Twitter i wiele, wiele innych. W tym między innymi strona tej gry, w którą przed chwilą właśnie graliśmy. No i to jest koniec tego odcinka. Żegnam was i pamiętajcie, nigdy nie dajcie się zjeść właściwie technologii. Do widzenia.